Choć czasy i metody już inne, to wciąż są tacy, którzy o swą małą ojczyznę chcą walczyć. Nawet w średniowieczu, wbrew pozorom, były bitwy, ale o tych bitwach rozstrzygały jeszcze później zabiegi dyplomatyczne. Także tutaj żadnych zabiegów siłowych nie promowałbym. Bo promuje ideę siły, ale siły regionu, w którym żyje między innymi Arkadiusz Kwiatkowski. Dzisiaj razem z 10-miesięcznym Konradem przemaszerował przez centrum Katowic. Marsz ma upamiętniać przyznaną 15 lipca 1920 roku autonomię województwa śląskiego. Jest to idea sprawdzona, nie jest to idea dzisiejsza, tylko tak jak powiedziałem, przedwojenna, a w nowoczesnych państwach Europy w tej chwili już istnieje. Istnieje również w głowach członków ruchu autonomii Śląska. Górny Śląsk! Górny Śląsk! Bo też dzisiejszy marsz był już trzecim w historii i tak jak Raś w ostatnich latach zmienił swoje oblicze, tak w każdym kolejnym marszu bierze udział coraz więcej osób. Która ma być lekiem na problemy naszego regionu. Autonomia z parlamentem regionalnym, czyli Sejmem Śląskim, własnym skarbem, do którego spływają podatki, z których część tylko odprowadzana jest na potrzeby centralne do Warszawy. Szczególnie ten ostatni postulat cieszył się sporą popularnością. Jak jest własny skarb, to w tym skarbie można lepiej gospodarować. A że gospodarują w Warszawie, to i do urzędującego w stolicy premiera wysłano petycję. Im więcej decyzji podejmuje za nas stolica, tym wyższe narzuca podatki. To cytat z wywiadu sprzed 15 lat. Autorem słów jest Donald Tusk, wtedy liberał z pozasejmowej partii, dziś premier polskiego rządu. Autonomiści liczą, że po tym przypomnieniu zacznie realizować swe obietnice przekazywania władzy bliżej ludzi. Oj, myślę, że szczerze czeka nas jeszcze długa, długa droga, żeby osiągnąć to, co chcemy. I właśnie dlatego zapowiadają, że jeszcze nie raz pokonają trasę z Placu Wolności na Plac Sejmu Śląskiego w Katowicach. Która, jeżeli uda im się spełnić marzenia, będzie symbolem samorządności, a nie separatyzmu. Krzysztof Bąk, Silesia Informacje.